We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. W DLC-ku Wiedźmy Brigmore. Zemsta. Zobaczmy, co daje ten spaczony amulet. Adrenalina szybciej rośnie. I szybciej spada. Nie wiem, czy to jest jakiś, nie, czy jest jakiś mega ból. Strip them of their jewels and set them on fire. To jest przepiękne. Jakim cudem on w ogóle nie widzi lecącej za plecami jego towarzyszki sakiewki? You ever see a man set on fire? What does he do? Jumps in the water. Very funny. I hear Lord Shaw is making his way to the party by boat with only two bodyguards. What? How do you hear things like that? I have some connections. There's the boat. Wakefield's probably keeping himself below decks. Whatever I do to him, it will be a mercy compared to what Lizzie has in mind. No, to jest bardziej niż pewne. Wakefield sealed himself in the cargo hold of the Undine. Smuggling ships like this one often have a hatch underneath. For dumping contraband if they get caught. Perhaps the Undine. Mean is no different. Spoko, nie słuchałem się w ogóle, co to powiedział. Czemu ja się teraz złapałem w ogóle? Totalnie no clue. Nie spadaj, stary, nie spadaj. Czy mają coś ciekawego? Co to jest? You ever get that creepy feeling of being watched? I've had that a bunch. Funny you ask that. I had this feeling of eyes on me. I looked. Oh. Czekaj, no, weź tak wycelu. There was a lady up there, right? I seen her too, just staring. Then she was gone in a wink. Yeah, I seen the same. No, the others might think we're seeing things. First sign of the plague, from what I hear. Cudnie. Ale pan, to jest coś dziwne. There's the boat. Wakefield's probably keeping himself below decks. Whatever I do to him, it will be a mercy compared to what Lizzie has in mind. Do wody. O, ładny amulet. Serio, nie mogę tego użyć? Oh, come on. Weźmy to sobie. Przypływ pustki. Czasami użycie mocy nie kosztuje many! Zajebiste! Bierzemy to. Zamiast czego? Zamiast czego? Mam same dobre rzeczy. Dobra, zamiast tego, bo tego aż tak nie potrzebuję. Przypływ pustki. Tutaj to, te zemstę da odznaczenia tylko. Okej. Okay. Czy ja się wspiąłem tak o? Pod wodą? Dziwne to było. Ale dobra. Nie wiem, czy był zapis, więc kuźwa tworzę własny. W ogóle tak, przychodzę to wszystko na raz, jednego dnia, ale za bardzo się wciągam, kurde, w tą fabułę. Wiesz? Kurwa, dobra, to był głupi pomysł akurat. Ale wreszcie mam zapis z lepszego punktu.
przejmę od razu. Got anything to smoke or eat? Blow off. Dice. Okay. A, o to mu chodziło. Okej, okay, czyli mogę tutaj spod wody wejść. No, Śwa, otwórz ten was, bo mi się powie, że zaraz skończy. Otwórz. Can't keep their damn prisoners locked up. Pięknie. Mamy naszego ziomla. How did it come to this? Nie o to chodziło. Dobra, zapis. Sprzed chwili, dobra. You're Dowd. What brings you here? Lizzie Stride owes me a favor. I'm sorry to hear that. You see, the Watch picked her up. I'm trying to hold things together while she's in Coldridge. I'm awfully busy at the moment. I won't take too much of your time, but there's the matter of that favor. Yeah? What exactly does she owe you for? First, for getting her out of Coldridge. Second, for what's about to happen right now. Come on! Tak jak sądziłem, jest walka, a nie tak jak chciałem, żeby było, czyli po prostu... No dobra, poniekąd, mówię, spodziewałem się walki, ale miałem tak z tyłu głowy, że a nuż się dogadamy inaczej i będzie wybór między nim a Lizzie. No ale nie było. Wpis dziennika. Mało istotne. O! Miałeś mu zabrać. Ale jego... Sobie zabierzemy. Wyeliminuj. Aha, okej, czyli to jest tyle. Już. Myślałem, że to jakoś ten jeszcze. Myślałem, że go muszę gdzieś jeszcze dostarczyć, no ale... Dobra, skoro to wystarczyło, niech sobie tu leży. Autosave wiem, że był, ale... YOLO. Biorę to, kurde... Robię sobie własnego. O, ładnie, teraz za darmo użyłem mocy. Super. This is the second time now. I see something, or someone, out of the corner of my eye.
But when I turn, they're gone. Someone is watching us. Ja widziałem kogoś, ale dalej nie jestem pewny kto. Bo jeszcze nie zmontowałem odcinka, ale... Dobra, w sumie powiem wam tak. Jak tak na szybko spojrzałem, to ta osoba wygląda dokładnie jak ta babka, dla której miałem wysadzić tą rzeźnię. Tak więc pytanie brzmi, czy to ona? A jeśli tak, to czy jest naznaczona, czy tylko współdzieli z kimś w mocy, tak jak Dawn. Bo niestety nie jest to Billy Lurk. Ona faktycznie odeszła i już raczej nie wróci w fabule. Trudno się mówi, no ale jednocześnie no, chciałbym, żeby to było. Czy wrócić? Chciałbym trochę, żeby to była właśnie ona. Dobra, tutaj... Dużą perełkę. Ej, no nie wierzę, serio, Doubt? Co to miało być, stary? O, nice, kapliczka. Ciekawe, co powie odmieniec. Urna. No i tu widzę, nie ma innego dostępu. Eliksir z połowa, mogę mieć więcej. Łódkę sobie. I zabiorę. You keep surprising me, Dowd. Not long ago, I watched you kill an empress and steal her child for coin. For a man like that, you went through Coldridge Prison with an awfully soft touch. I wonder, are you hoping it will change the way things work out? Maybe. Maybe not. The song's almost over, and when the music stops, we all fall down. Dobra, jeszcze jedna runa, aby zakrzywienie czasu zatrzymywało, a nie tylko czas spowalniał. Dobra, żebym się pierdolił. Muszę płynąć. Gdzie jest amulet? Mam kolejna runa. Tutaj amulet. Skrzynia. A, no tak. Skrzynia oczywiście z amuletem. I nie tylko. Pistolet, strzałki, remedium. Elixir, muszę se łyknąć, bo mnie jebane ryby kurwa gryzą. Dał, ty musisz kurwa pływać jak człowiek! Brzmiem się wydać, czy się nażarły. Nie, kurwa, ewidentnie nie. Co to w ogóle jest? Jakieś wariacja pirani? Tak, pewnie, wskocz se tu jeszcze, kurwa, sam. No, brawissimo. I proszę, 4 eliksiry wyjebane po prostu. 5 od niechcenia. To są jedyne sytuacje, kiedy ja tracę tu zdrowie. Poza ewentualnymi upadkami. Dominujący. Z łatwością wygrywasz interakcje sporne. A, chyba chodzi o to takie krzyżowanie mieczy. Ale nadal, jest to do walki. To jest do walki, więc nie jest mi to potrzebne. Okej, o dziwo jednak niestety nie poznałem hasła. Więc pytanie... Co zrobiłem źle? Dał, ty sobie żarty stroisz? Co to miało być, stary? Dobra,
Dobra, oni nie gadają, ale też nie mają o czym gadać, no bo wiadomo, to nie jest ich hasło, więc... Poniekąd skąd też oni mają to wiedzieć? Okay, jest płaczek. Tutaj pułapka. Skąd to strzela? Teraz tutaj naprawmy błąd. Aha, muszę wejść na... Nie? Rozbrojony. Spoko. Muszę nawet przejść. Wiadomo, w teorii to nawet nie muszę w ogóle nic tu robić, nie? W sensie mogę go po prostu ogłuszyć. Ale... zgarniam to po prostu do kompletnego kodeksu. Jeden eliksir i jedna runa. A to akurat za darmo zgadnięte. Kurde, umieć takie szczęście, żeby użyć zakrzywienia czasu za darmo. Czy to jest absolutny wygryw wtedy? Widzę już nic interesującego. Dobra, to... czas... dać sygnał Lizzie. Zrobię zapis na wszelki wypadek, nie? Lizzie Stride is assuming control of the Dead Eels now. She's ordered them to give you safe passage. Okay. Your friend Edgar Wakefield sent me up. Taken by the City Watch. And you followed him. Took his orders. But you know what? I forgive you. All of you. I'm filled with love. But... the following people each owe me a finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, the Bakers, and Annabelle. Shit. Two from you, Annabelle. Yeah, have a good night. No nieźle. Chociaż nie powiem, spodziewałem się osobiście trochę innej. Jezu, wiecie co mi teraz naszło? Hej, o Boże, ja nie... jeśli ja mogłem całą tę misję przejść w taki sposób, że od razu mogłem iść do typa, ogłuszyć go, dać jej sygnał, a potem wszystko splądrować bez najmniejszych problemów... to autentycznie... będzie największy troll ze strony chyba twórców. Zakładając, że nic by się tu totalnie nie zmieniło i żadna rzecz by sobie nie zniknęła, nie? Coin in our pockets and blood on the water. To by było przerąbane. That piece of garbage, Edgar. I'm still living with his incompetence. He let the Hatters cripple the Undine. Ship seems fine to me. They took the engine coil. We're dead in the water. What is it? Can we make a new one? They don't make them anymore, not for an engine like the Undine's. We'll have to get it back. The geezer still leads the Hatter gang, right? I'll pay him a visit. It won't be that easy. There's a snag. Always is. What's this one? The geezer's about 100 years old by now. He's got it rigged so that if he dies, the whole place gets gassed. So they're real careful around him. Got him a nurse and everything. Maybe you can cut a deal for that engine coil. Turn on the charm. One of the Hatters gave me their door password in exchange for keeping the rest of his fingers.
It's whalebone. I never got to use it on account of the gas. And being in jail. Just be ready to move when I get back. Ja pierdolę. Masakra! What I see Dowd do then? Just because he can do strange things, doesn't mean there's an invisible man watching us. I'll ask him how he does it. Are you crazy? Don't you dare. Mogę odpowiedzieć? What are you looking at? No chciałeś dać odpowiedź, nie? What? Nie wiara. Ale tchórze. Ale tchórze. Dobra. Teraz lecimy do kapeluszników. Robisz problemy? Nie robisz problemów. Zajebiście. Weepers are still themselves. Come on. Dobra, na szczęście lokacja jest wyczyszczona. What's the password? Whalebone. Come in, Hatter. Okej. Powol. Dobra, nie. To jest tak to samo. Sir, the Hatters are using the textile machines to make shrouds for the plague dead. Now we know why they took the engine coil. The man who runs the Hatters is more cunning than he looks. He can flood this place with a toxic gas. In time, it'll eat through our air filters. You may have to make a deal. Kapelusznicy ukradli cewkę zapłonową ze statku śniętych węgorzy. Bez niej statek jest unieruchomiony. Trzeba ją odzyskać, bo tylko wtedy Lizzie będzie mogła zabrać cię w górę rzeki do rezydencji. Aby dostać się do zapłonu silnika napędzającego tkalnię, potrzebna jest specjalna kombinacja. Znajdź dziadygę i sprawdź, czy będzie chciał współpracować i zdradzi tę kombinację. No jestem... Dobra, no partek go. Być może będzie mi chciał to zdradzić. Corvo Atana with her. They weren't wearing no clothes. Keep your hat on. I was just asking. Just because you're in charge of the gate, it don't mean the rest of us are idiots. Yeah? Well, since you're so... Dobra, jaki to ma zasięg? To mnie interesuje. Fine. I don't know what I'm worried about nothing. Matrów. Okej. Okay. Okay, 20 metrów to jest, to jest zasięg. Nie taki zły. Serce krwawało, maksymalny poziom twojej many zwiększony. Poproszę. Nawet zamiast zdrowia to wezmę. Bo niestety, jako Dowd mam tylko 8 amuletów, więc tutaj muszę sobie switchować, które jest lepsze. No ale akurat maksymalny poziom mamy. To nigdy nie jest. Złata. Złe inwestycje. Rzeczy tutaj schowanych. Oczywiście tu jest szkło, więc nie mogę tego przyciągnąć. O. Może? Jednak mogę! Dobra. Gdyby to tak przyciągał. Żeby to przyciągało faktycznie to co ma. A, to jest amunicja. Dobra, i teraz od niego jeszcze poproszę kluczyk. A nie, Jezu, to jest rozpieprzone, dlatego! Okej. Okay. Do dziedzińca tkalni kluczyk. A coś jeszcze mamy? To za to z przedniego oczu! Jezu, jakie to jest zajebiste! No, on w ogóle się nie zorientował, że ojebałem mu tu połowę rzeczy.
je wszystkie. Proszę bardzo, nawet tu schodzić nie musiałem. Mua! Przepiękny styl. Jeszcze lepsza umiejętność tak naprawdę. Dobra, pracownik jest gdzieś tam. Jeszcze ma światła. Z tego co widzę na razie jest pusto. Pod względem rzeczy cennych. O, coś jest. Ona jest za drzwiami, czyli teraz jej nie zgarnę. Dobra, chcę mieć zapis tutaj. Nie dam się załatwić drugi raz w taki sam sposób. O, czekaj. Mogę się wspiąć chyba. Teraz... nie, ale teraz już... Teraz już tak. Okej. Okay. No i cygruda. Dobra, nie jestem w stanie, widzę, obejść tej ściany. Ale być może jestem w stanie ją na odległość wyłączyć. A nie, dobra, jednak jestem w stanie ją obejść. Na wszelki wypadek zapis. Fuck. Wyjdę z tej wody. Ale okej, okay, ściana mnie tu nie... nie to... Ściana mi tu nic nie robi. Dobra, niech sobie znać, jak to zdrowie jak jest. Może uda mi się to... zregenerować dzięki żarciu. Kurwa. Dobra, na szczęście był zapis. Z mojej strony oczywiście. Cześć, to jest po prostu... to jest przejście po prostu? Let me see what's going on over here. Okej, okay. Ciekawa reakcja. Chociaż w sumie na widok Dauda chyba jedyna. Prawidłowa. Pewnie nie padłem do ryb. Więc bym nie zażarły w żadnym stopniu. Granatu chyba nie mogę wziąć, nie mam full. Ale mogę wziąć to. Deltów też nie mogę. Ale remedium nie dość. 10, czyli razie czego mogę użyć przyciągnięcia, żeby odnowić sobie poprzednie. Znaczy poprzednie, żeby sobie odnowić manę. Jezu, ta umiejętność jest genialna! Ponawiam pytanie, dlaczego korwo nie ma do niej dostępu? Okej, dobra, tu mogą widzę wywalić drzwi. Deski, żeby mieć przejście, ale oczywiście byłoby to ciut głośne. Dobra, to nie poszło dokładnie w stronę, w którą chciałem, żeby poszło, ale... udało się na szczęście. A za pociskiem, czemu interesuje mnie to? Dobra, kolejne wybuchowe bełty. W momencie, kiedy zaraz zbroimy, to te linki nie są już problemem. Ale widzę, że te linki i tak były tylko na wejście do bronu, więc tym bardziej mnie nie interesują. Tam przy sobie nic ciekawego nie ma. Tutaj na górę mogę iść, jest więcej ludzi. Jest dostęp do tamtego gościa. To jest nasz pracownik.
typie, odejdź stąd. Idź w drugą stronę. Tam jedno. Dobra, pogadajmy. Doubt. Didn't think I'd ever see you again. After you helped us escape the slaughterhouse, I got a job here running the looms. They got us working around the clock, making shrouds for all of the plague victims. Kind of makes me sick. But they have to come from somewhere, I guess. How do I get into the engine room? It's down in the basement. But you can't get in without the combination. And where would I find that? Nurse Trimble. He takes care of the geezer. But I'd bet my broom handle that's only half the story. See, the geezer's supposed to be the boss, but Trimble never lets anyone near him. Claims it's for his health. I'm sure the geezer knows the combination too, except fat chance talking to him alone. Only time Nurse Trimble leaves is to check the lab equipment he's got upstairs. Thanks for the help. Okay. Co? Zegarek kieszonkowy. Skiffs zaginął. Skiffs już chyba nie wróci z patrolu. Wyruszył 6 dni temu. Nie zrozumcie mnie źle, nie tęsknię za nim. Nie zawsze było nam ze sobą po drodze. Smutno jednak, że miał przynieść furę pieniędzy, które były schowane w wyschniętym kanale. Miałem nadzieję wygrać je od niego w karty. Cóż, moja starta, kto wie, może jaka woda wróci do kanałów, to Skiffs wypłynie na powierzchnię. Choć pewnie nie. Jak skończymy dzisiejszą wartę, to trzeba będzie wypić za starego Skiffsa. Kurde, myślałem, że będzie poniekąd nawiązanie. Że kurwa, co? Płód szczura byczego. Dlaczego ty to tu masz, chłopie? Czy ty to gotujesz? Błagam, powiedz mi, że ty tego nie chcesz zjeść. Trochę to creepy posiłek, jeśli mam być szczery. Half the city's dead. We won't make it 3 more months. Wyżej w takim razie. Dobra, kolejny zapis. Ale proszę, czyli co? Jednak to nie dziadyga teraz dyryguje gangiem, tylko ten cały... Tylko cały medyk chodzi. What? Czy co? Czemu się tak nagle obróciła kamera? Lynch? Za nisko. Krótko mówiąc. No, autosejwik. Dziękuję. Jak się przyda. Kolejna możliwość wejścia tutaj przez zniszczone okno. Oczywiście, że zamknięte. Ale dobra, nikt nie powinien tego gościa tutaj znaleźć. Mniejsze wzmocnienie wybuchu, bełt wybuchowy, okej. Okay. Tylko pytanie, czy chodzi o bełt... O bełt taki? Tylko, że ten bełt będzie miał mniejszą eksplozję, czy na przykład będzie wybuchał ciszej? Czy może jednak chodzi o to, że ten... Czy chodzi o to... Że będzie... Co połowa? No co połowa by się przydała, ale nie mogę tego oczywiście otworzyć, nie? Byłoby trochę za łatwe. Wiadomo, zawsze mogę kuszę robić hałasu, nie? Ale mogę też zrobić. Chyba se żarty ze mnie stroisz.
A dobra, z tym mogę go tu zostawić. Go raczej nie znajdzie. Dobra, nie. Kurde, zbyt zapobiegawczy jestem, żeby tak po prostu typa tutaj zostawić. Taktyczny zapis nie zaszkodzi. Dobra, ale to nie jest babka z gangu, to jest jakaś zwykła służąca. I told her to keep the children inside. I told her. To mnie intryguje, czemu to jest jako zasób pokazane? Historia Lizzy Stride. Bardzo. What? Sole metalu. Okej, to jest jakiś przedmiot do questa. What will I do now? Ja już myślę, że jak ja się dobrze ustawię, to mogę po prostu zgrać to przyciągnięcie, tak mi się wydaje. I have to keep this position. He says to bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress, I undress. What? Dobra, udało się. No i właśnie, zobaczmy. Czy uda mi się to przyciągnąć, bo wydaje mi się, że raczej na pewno. Oczywiście. Zobaczmy. Sole metali. Ten materiał uwolni tlen w reakcji z pozostałymi substancjami w określonej temperaturze. Okej, okay, czy ja mogę dać tutaj kwiat i solę, żeby jakoś wzmocnić leczenie typa? Trochę tak to wygląda. Dobra, jak mam bardzo cokolwiek, to weźmy to przywołanie. Jako Daud możesz przywołać sojuszników, by z tobą walczyli. Przytrzymaj lewy trigger, by wskazać w miejsce lub wroga. Puść, by przywołać skrytobójcy sojusznika. Twój sprzymierzeniec zaatakuje najbliższego wroga. Jeśli wskażesz wroga, skrytobójca najpierw go zaatakuje, a potem zabierze się za innych wrogów pobliżu. Jeśli skrytobójca nie przywołany, gdy nie ma kogo atakować, przez chwilę będzie krążyć po okolicy, a potem zniknie. Okej, okay, za 5 run upgrade. A moje pytanie brzmi, czy ja mogę mu kazać ogłuszyć typa, czy on zawsze będzie zabijał? Huh? What will I do? Oh no! Miałem oczywiście autosave'a. No dobra, z braku laku, no to wezmę tego skrytobójcę. Tylko mówię, muszę zobaczyć, czy ja mogę go jakoś... czy mogę go właśnie przywołać też do tej takiej, no, dość... Znaczy dość, no, że mogę do ogłuszenia go też przyznać, czy on jest tylko i wyłącznie do zabijania. I have to keep this position, he says.
bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress, I undress. Okej, nie wsłuchałem się wcześniej w ten monolog, ale robota nie brzmi jak praca marzeń. Okay, where are you? Hello? Come out. Chief. I will find you. Don't make me call the city watch. Tak, tutaj to raczej straży nie znajdziesz. Ale proszę, hello? Mamy biuro. Come out. To jest sprzęcik. Laboratorium pielęgniarza. Okej. Aha, okej. Do końca to miałeś zabrać. Aha, to też ma jakiś zasięg, z którego mogę to w ogóle ten. Z którego mogę to przywołać chyba. Czekaj. Aha! Niby jest od razu do wykorzystania, a jednak muszę to wykorzystać sam. XD. Dobra, to co jest tutaj? A, kolejny ten destylator na eliksiry sokołowa, gdybym ich nie miał dość. Ja w sumie nie mam ich full. O, potrzebna receptura. Ciekawe. Odtwarzać audiografów pusto. W sensie nie ma czego odtworzyć, o to mi chodzi. Wpływ tranu. Dobra. Poprzeczka. Tutaj mamy ważne notatki. Gnata nie mogę zabrać. Tutaj pusta fiolka i pusta fiolka. Ale same puste fiolki, nie ma tej faktycznego eliksiru sokołowa. Tutaj jest za to skrytka, widzę. Dobra, w razie gdy gości ma się tutaj nagle zmaterializować, albo z prędkością pędzi wiatra przybiec z dołu tutaj, to zapiszę. No, czemu nie mogę użyć? Sorry, ale ty chyba żartujesz, że ja musiałem aż tak blisko podejść. Co jest tutaj? O! Odtrutka! Formuła odtrutki zawiera następujące elementy. Kwiat wolego sitowia. Mam. Sole metali. Mam. Płód szczura. Okej, okay, czyli jednak potrzebowałem ten. Czyli płód jest potrzebny. Odtrutka. Ale okej, czy to jest do tego właśnie, żeby zagadać z nim? Czy to jest do czegoś jeszcze innego? Dobra, no teraz to się aż muszę wrócić po tego, nie? Bo ja bez tej odtrutki to z typem nie pogadam. Teraz dobra, jak to najlepiej... Kurde, godzina nagrania prawie. To będzie chyba tak, nie? Kde, gdzie było to wyjście? Serio się zgubiłem? Nie, no tam przecież. O Boże. Tutaj. Dobra. O, kolejne remedium. A nie, wróć, nie, tu nie remedy, tu bełty.
Dobra, moment. Moment. O, tutaj to było. Dobra, ale jak ja chcę to zabrać tam... O! A nie, dobra, okej, okay, mogę to wziąć tak po prostu. Okej, okay, no tyle dobrego, myślałem, że będę się to tak transportować ciągle. Czyli w sumie mogę to od razu zabrać i miałbym jeszcze mniej, kurde, do roboty. Ale chcę zobaczyć, co będzie opisane tutaj. Ta duża, zmutowana odmiana szczura jest znana z bardzo dużej odporności na truciznę. Dobra. Dla mnie spoko. O, ładnie, zadarłem skrótę. Okej. Zobaczmy, co zrobimy z tej odtrutki. Wróć, jaką, czy uda się to zrobić? Połącz składniki. Okej. Okay. Odtrutka wy... Aha! O Boże, to... Jezu, ja myślałem, to dla typa robię, a to była ta... A to była odtrutka na ten... Na ten gaz. Dobra, no ale... Jak zrobię, no to zapis będę miał. Wakefield miscalculated badly. I predicted this would happen, of course. A man like Wakefield knows which end of a knife is for stabbing. Not much else. What's that? Oh, stop complaining, old man. I'm giving you a legacy. What were the Hatters before I arrived? A shadow of their former selves. The butt of numerous jokes, in fact. Why did the Hatter piss in his own hat? What did the Hatter do with his last bullet? And so on. Leadership. That's what was missing. What with the embarrassing defeat at the hands of the Bottle Street Boys, of all things. There now. You mustn't become agitated. You'll inflame your arteries, which will only cause you unneeded agony. Uwaga na wymianę zbiornika transzącego mechaniczne płuco. Masz bardzo niewiele czasu. Jeśli nie poradzisz sobie z presją czasu i pan kapelusz umrze, uwolnisz trujący gaz, który zakończy życie twojej reszty kapeluszników. Potem zatem proszę o ostrożność. Ease the pain, but only if you promise to behave yourself. No? Ah, that reminds me. I must see Jerome without getting more oxrush. I'm fresh out. Dobra, chcę zobaczyć, czy mogę do niego zagadać, ale wolę mieć zapis już po tej wszystkich, po tym jego dialogu. Możemy zagadać do niego? Możemy. Zadajmy. My name's Dowd. I'm looking for Lizzie Stride's missing engine coil. I'm giving you a chance to make a deal. Is it worth all this to me today, Arthur? Yes, sir. Very reasonable offer. Geezer here says you're in luck. We only need that engine coil because someone shut off the flow that turns our water wheel. I sent men into the sewers to restore the flow, and not one of them came back. But what stopped them won't be a problem for the famous Dowd, will it? When the water flows, I'll give you the engine coil. The key... The key's gone missing, so you'll have to find your own way in, I'm afraid. But it's a pleasure to do business, Mr. Dowd. The Hatters will behave themselves. As long as you keep your end of the bargain, Dowd. I can't. Please don't disturb him. Our chief needs his rest.
Wysłałem głównego mechanika do kanału, że spróbował przywrócić przepływ wody w kanale, ale od tamtego czasu słuch o nim zaginął. Straciliśmy też innych podczas prób dowiedzenia się, co się z nim stało. Mechanik kapeluszników nie wrócił z próby przywrócenia wody w kanałach. Zna on kod do maszynowni. Przepraszam. Wiadomo, mogę wyciągnąć, no ale... Dobra. Zakończymy odcinek w takim razie. To jest pierwsza misja w DLC-ku, która wymaga ode mnie trzech podejść. Klucz niby zaginął, ale ja oczywiście klucz mu zajebałem. Do tych kanałów. Aż sprawdzę, czy na pewno był ten klucz. Czy to było w wyposażeniu. Pęk kluczy. Tak, klucz do kanałów. To jest dokładnie ten sam klucz, który on próbował mi wcisnąć kit, że gdzieś go wcięło. Ona bank wie coś i chce nam to powiedzieć, tylko przez to, jak mi jest stanie, to nie jest nam w stanie. Moment, omen, nie jest nam w stanie tego. Ona spróbuje przed czymś ostrzec, jak nic. Na bank przed czymś, co się znajduje w tym... Przed czymś, co się znajduje w tym kanale. Dobra. Z samego kanału wejdziemy w kolejnym odcinku, ale jeszcze możemy się chociaż tutaj... Dobra, gdzie jest to okno? Jeszcze jakieś normalne... Au! Jakieś normalne przejście. Okej, cyk. Otwórz zamek. I okej, mamy osobną lokację, czyli tak. Cokolwiek się tam znajduje, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Pójdźmy sobie sokołowa, tak na wszelki wypadek. No dobra, Piero mogę też w sumie. No i dobra. W kolejnym odcinku zobaczymy, dlaczego nagle ziomek zwyparował. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!